Paulina Bilińska, miło Państwa widzieć i zaprosić na Ekspres Republiki Luz. Oto co dziś w programie. Polska pierwsza dama zachwyca w Chinach. Agata Kornhauser-Duda olśniewała w swoich stylizacjach. W Ekspresie Luz przyjrzymy się z bliska jej modowym wyborom. Lato w pełni, a piękna pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. To idealny moment, by spróbować swoich sił w jeździe na rolkach. W rozmowie z naszym programem prezes Polskiego Związku Sportów Rodkarskich doradza, jak rozpocząć swoją przygodę na kółkach. Wakacje. Nie przepadają za nimi nasze uszy. W Ekspresie Luz doradzimy, jak uniknąć dyskomfortu, jakim są zatkane uszy podczas podniebnych wojaży. Pierwsza dama olśniewała w różowej sukience, ukazując kobiecość i elegancję kobiet z Europy Wschodniej, szanując jednocześnie chińską kulturę i promując modę. Można przeczytać na jednym z chińskich portali internetowych. Przekonajmy się sami, na jakie stylizacje zdecydowała się Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w państwie środka. Chińskie media w samych miłych słowach relacjonowały wizytę Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama olśniewała w różowej sukience, ukazując kobiecość i elegancję kobiet z Europy Wschodniej, szanując jednocześnie chińską kulturę. Małżonka prezydenta Rzeczypospolitej spotkała się z małżonką prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Peng Liyuan. Cieszę się bardzo z tego, bo ta możliwość komunikacji międzyludzkiej jest dla mnie ogromnie istotna. Rozmowy odbyły się w Teatrze Narodowym w Pekinie. W ramach spotkania pierwsze damy zwiedziły wystawę znajdującą się w gmachu, która, jak podkreśliła małżonka prezydenta, była okazją do bliższego zapoznania się z kulturą i tradycją Chin. Po spotkaniu panie udały się na koncert tradycyjnej chińskiej muzyki ludowej z fragmentami opery pekińskiej oraz koncertu fortepianowego. To nie było pierwsze spotkanie pierwszych dam. W czerwcu 2016 roku pierwsza dama Chin wzięła udział w wizycie państwowej do Polski wraz z małżonkiem. Lato w pełni, a piękna pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. To idealny moment, aby spróbować swoich sił w jeździe na rolkach, a może w rodkach. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, a przy okazji pozwala poprawić kondycję i samopoczucie. Rolki czy wrotki? Co wybrać? Choć jedne i drugie są swojego rodzaju butami na kółkach, to już na pierwszy rzut oka łatwo je odróżnić. Wrotki to buty na czterech kołach rozstawionych na dwóch osiach, zapewniają dużą stabilność. Rolki są jednośladami, co oznacza, że wszystkie koła ustawione są na jednej szynie. Paradoksalnie to jedna szyna zapewnia większą stabilność, dlatego rolki są zdecydowanie łatwiejsze do opanowania. Ważne? Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Wiecie, dlaczego najlepsi zawodnicy zawsze jeżdżą w kaskach? Nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że mają świadomość, co się może wydarzyć. Ja nie jestem zawodnikiem już od wielu lat, ale zawsze jeżdżę z głową w kasku. Nie ma granicy wieku, która określa, kiedy można rozpocząć swoją przygodę z jazdą. Dlatego bez obaw możesz zacząć jeździć niezależnie od metryki. Wrotki zyskują od nowa popularność. W wielu miejscach otwierają się specjalnie przygotowane tory. Kilka lat temu zacząłem jeździć na rolkach i zobaczyłem, że rolki dają bardzo wiele radości. Z roku na rok rosły moje umiejętności. Rolki to są super ludzie, super emocje i super zabawa. Rolki, wrotki, inline hokej, jazda figurowa, jazda szybka. Tak szeroki wachlarz wrotkarstwa oferują nam rolki. Polski Związek Sportów Wrotkarskich wspiera i sam prowadzi inicjatywy mające na celu poprawę jakości zaopatrzenia w sprzęt wrotkarski, wyczynowy i amatorski oraz budowę obiektów do uprawiania sportów wrotkarskich. Super nowoczesny, a do tego ultra precyzyjny CyberKnife, czyli bezkrwawy nóż cybernetyczny, znalazł się na wyposażeniu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Placówka może pochwalić się pierwszym testowym napromieniowaniem. Sprzęt wcale noża nie przypomina, a w walce z nowotworem jest ostry jak brzytwa. Potrafi skutecznie, bezinwazyjnie napromieniować zmiany przerzutowe czy guzy nowotworowe, nawet jeśli są one w ruchu. Dodatkowym walorem jest szybki czas leczenia. Wystarczy maksymalnie 5 sesji napromieniowania. Badanie z użyciem CyberKnife jest finansowane w ramach ubezpieczenia NFZ. To czwarte tego typu urządzenie w Polsce. W Polsce trwa sezon burzowy. Gwałtownej pogodzie często towarzyszy grad. Ten nagły opad lodu potrafi wyrządzić sporo szkód i zniszczeń. Jest więc pytanie, jak powstaje to zjawisko oraz kiedy jest ono groźne. Sprawdźmy.
Ograd, gdy pojawia się, spędza sens powiek rolnikom i właścicielom samochodów. O gradzie możemy mówić, gdy lód spadający z powietrza przekracza 5 mm. Jednak natura częstuje nas niejednokrotnie jego większymi rozmiarami i wtedy robi się niebezpiecznie. O tym przekonali się ostatnio mieszkańcy Podkarpacia. Na miejscowość Harta w powiecie rzeszowskim spadły gradziny osiągające nawet 7 cm. Zniszczyły one wiele elewacji budynków. Zjawisko gradu nawiedza Polskę regularnie podczas letnich nawałnic. Powstaje ono blisko 6 km nad naszymi głowami. W ciepłe letnie dni przy niestabilnej atmosferze burzowa chmura nie jest w stanie utrzymać kryształków lodu i te spadają na ziemię. Jak pokazują dane historyczne, opady gradu występują najczęściej między godziną 15 a 19. A może lepiej wtedy zostać w domu i na luzie obejrzeć ekspres? No pewnie, że tak. Jak wakacje, to i loty samolotem. Jak lot samolotem, to niestety podczas podniebnych wojaży często możemy doświadczyć nieprzyjemnego uczucia zatkanych uszu. Dzieje się tak, ponieważ w bardzo krótkim czasie zmienia się wokół nas ciśnienie, które rozkłada się nierównomiernie przy naszej błonie bębenkowej. Jednak okazuje się, że nieprzyjemnego dyskomfortu można uniknąć, stosując przyjemne sposoby. Jednym z nich jest ziewanie, które chętnie naśladują dzieci. Można też zwyczajnie napić się wody, porzuć gumę lub coś schrupać. Jednak gdyby te metody zawiodły, warto spróbować wydmuchać nos przy zamkniętych uszach, zatykając go jednocześnie. Pomocne może się też okazać przyłożenie do ucha chusteczki z ciepłą wodą. Teraz tylko pozostaje nam życzyć Państwu ekspresowych lotów. Nie zatrzymujemy się, Ekspres Luz jedzie dalej. Warto zostać z nami. Zobaczmy, co jeszcze w programie. Ta gwiazda jest szybsza od prędkości dźwięku. Taki rozpęd może sprawić, że obiekt opuści nawet Drogę Mleczną. Co skłoniło gwiazdę do takiej ucieczki? I czy nam na Ziemi coś grozi? O tym za chwilę w Ekspresie Luz. W rytmie hip-hopu będzie upływać pierwszy weekend lipca w Płocku. Już w przyszłym tygodniu startuje Polish Hip Hop Festival, a wszystko to na imponującej scenie głównej i kilku pobocznych. Nie zabraknie największych gwiazd. Kawa dla wielu płynne złoto. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez niej poranka. W Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy akademicki ośrodek badawczy zajmujący się badaniem ziaren kawy. Jedno możemy zdradzić już teraz. Naukowcy odkryli obiecujący związek. W Ekspresie Republiki Luz z nieukrywaną przyjemnością przypominamy, że kultura jest najważniejsza. I z jeszcze większą przyjemnością doceniamy ciekawe inicjatywy i ich twórców. Czas na nasze wyróżnienia. Na trzecim miejscu Roztańczony Wyspiański, czyli letnie potańcówki organizowane przed budynkiem Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Spotkania w każdy sobotni wieczór od 20 lipca do 31 sierpnia. Kto by nie chciał zatańczyć z Wyspiańskim? Na miejscu drugim naszego podium dubbingowy talent Tomasza Kota. Nasz przemiły aktor był już choćby dążącym do kariery tatą Mikołajka w Skarbie Mikołajka. W domu pan sobie pipkaj! Odgrywany przez niego był też sam mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi. Gdy nadejdzie czas, muszę go wyszkolić. Czy Romantics w Asterixie na Olimpiadzie. Teraz czas na postać dociekliwego i upartego wynalazcy Leonardo da Vinci w filmie Leonardo Odkrywca. Oto historia tego, jak stałem się legendarnym Leonardem da Vinci. Premiera na wielkim ekranie 13 września. Na szczycie podium upór filmowców, którzy za punkt honoru stawiają sobie przypominanie o strasznej wojnie za naszą granicą. Jesienią tego roku na ekrany wejdzie film Ludzie w reżyserii Macieja Ślesickiego i Filipa Hillenslanda. Ma to być poruszająca i brutalna opowieść o sile ludzkiego ducha, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z ogarniętej wojną Ukrainy. Opowieść o ludziach zmuszonych żyć w nieludzkich czasach. Twórcy filmu przypominają, nie wolno nam przyzwyczajać się do wojny. Śmietanka polskiego hip-hopu w jednym miejscu na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Polish Hip Hop Festival to jedno z największych wydarzeń w Polsce, które promuje utwory, do których bity i teksty podobno napisało życie. W tym roku impreza zostanie zorganizowana po raz 10. Zagrają m.in. Fukaj, Bambi, Kacperczyk i Young Leosia. Festiwal odbędzie się 4 lipca. Maxine to propozycja filmowa dla widzów o mocnych nerwach. Nowy horror w reżyserii T. West utrzyma w napięciu każdego do ostatniej sceny. Akcja tej produkcji rozgrywa się w latach 80. XX wieku. Hollywood, stolica amerykańskiego kina, odwiedza aktorka Maxine Minks. Kobieta marzy, że w końcu udaje się osiągnąć wielki sukces w Los Angeles, ale w mieście otwierającym furtki do kariery grasuje tajemniczy morderca. Jego działania mogą zaszkodzić reputacji Maxine i ujawnić fakty z przeszłości. Film trafi do polskich kin
5 lipca. Polski wkład w podbój Marsa. Europejska Agencja Kosmiczna wznawia projekt, który zakłada wwiercenie się łazika na głębokość 2 metrów w czerwoną planetę. Naszym rodakom powierzono zaprojektowanie specjalnego systemu, który umożliwi maszynie bezpieczny zjazd z lądownika. Czy na Marsie istnieje życie? Bardzo możliwe, że już wkrótce ustali to łazik Rosalind Franklin. Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy z NASA wznawia projekt, który zakłada wwiercenie się łazika na głębokość 2 metrów w czerwoną planetę. To pozwoli zbadać, czy na Marsie rzeczywiście istnieje życie. W przełomowym projekcie swój udział mają Polacy, którym powierzono zaprojektowanie specjalnego systemu umożliwiającego bezpieczny zjazd maszyny na powierzchnię. A to spore wyzwanie, ponieważ na Marsie panują ekstremalnie ciężkie warunki pogodowe. Pustynny pył wieje tam z prędkością przekraczającą nawet 200 km na godzinę. Misja ta ma szansę stać się przełomowym osiągnięciem w historii człowieka. Ponad 2 miliony kilometrów na godzinę. Z taką prędkością naszą galaktykę przemierza hiperszybka gwiazda. Tempo jej przemieszczania się jest na tyle zawrotne, że grozi jej nawet wypchnięcie z drogi mlecznej. To niezwykle rzadka gwiazda o małej masie i niewielkiej temperaturze. Obiekt ten jest jednym z najstarszych typów gwiazd w naszej galaktyce. Zagadką pozostaje jednak pytanie, dlaczego porusza się on aż blisko 1500 razy szybciej od dźwięku. Jedną z hipotez jest ucieczka gwiazdy przed podwójnym układem czarnych dziur. Jak widzimy, przestworza kryją przed nami jeszcze wiele tajemnic. Jednak my, z wrodzonym sobie luzem, będziemy je dla Państwa zgłębiać. Para uroczych, puszystych samców koali, które niedawno przybyły do Chicago z Australii, zadebiutowała dla publiczności. Brumby i Willum, bo tak im na imię, to pierwsi przedstawiciele tego gatunku w 90-letniej historii ogrodu Brookfield Zoo. Futrzane koale mają swój debiut w zoo za wielką wodą. Dwa samce koali, Brumby i Willam, przybyły do Brookfield Zoo w Chicago. Brumby, urodzony w zoo w San Diego, w sierpniu skończy 2 lata. Jego aborygeńskie imię oznacza dziki koń. Willam, urodzony w marcu 2022 roku, również w zoo w San Diego, jest identyfikowany po ciemniejszym nosie w porównaniu do Brumby'ego i jest większy z nich. Jego imię oznacza chata. Są pierwszymi koalami, które zamieszkują chicagowskie zoo w jego 90-letniej historii. Kawa dla wielu płynne złoto. Ze swoim głębokim aromatem i pobudzającą mocą towarzyszy nam od wieków. Kawa stała się nie tylko napojem, ale rytuałem, który łączy ludzi na całym świecie. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis powstał pierwszy akademicki ośrodek badawczy zajmujący się badaniem ziaren kawy. Kiedy ludzie próbują kawę, lubimy określać, czy jest trochę kwaśna, czy jest trochę zimista, czy smakuje trochę jak przypalana. I używamy do tego określenia profilu smakowego ziaren kawy. A następnie można to powiązać z profilem palenia podczas robienia ziaren. Studenci palą, parzą, degustują i analizują kawę w ramach kursu przygotowującego do uzyskania dyplomu. Biorąc pod uwagę, jak ważna jest kawa dla naszej kultury i społeczeństwa, kawa zasługuje na uwagę studentów, którzy poświęcają jej wiele godzin, aby uzyskać dla nas jeszcze lepszy smak kawy. Obecnie jestem na 2. roku studiów doktoranckich i zajmuję się paleniem kawy. Zastanawiam się, jak kontrolować parzenie za pomocą inżynierii, a następnie chemii i analizy fizykochemicznej, aby kontrolować proces parzenia. Moim głównym celem jest stworzenie karty kontroli palenia kawy. Karta kontroli palenia kawy pozwala kontrolować właściwości sensoryczne kawy w filiżance oraz kontrolować, w jaki sposób palona kawa wychodzi z palarni. Jestem dumny, że jest to pierwsza w kraju placówka akademicka poświęcona kawie. Na koniec warto powiedzieć, że kawa nie tylko dodaje energii, ale przyczynia się do tworzenia bliskich więzi. Bo czy jest coś lepszego niż dzielenie się dobrą kawą i jeszcze lepszymi rozmowami z przyjaciółmi? Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Ekspres Luz powraca w sobotę. Życzę udanego poniedziałku i zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Do zobaczenia!